start. Zawsze w stronę najlepszego miejsca. To się dzieje, brat. Ludzie wybijają mi rytm serca. No siema, z tej strony Kalo 4 i witam was w odcinku z okazji 100 subów. Jest to też taki odcinek przygotowujący od razu do specjala, ale przedtem chciałbym powiedzieć naprawdę, że dziękuję wam za suby i wpadł jeszcze jeden sub, który będzie mówiony na odcinku dodatkowym ze Spyro, który już jakościowo będzie o wiele lepszy niż ten, bo naprawdę zauważyłem, że mikrofon coś mocno siadał w tamtym nagraniu. Ale no, następne nagranie, jeżeli chodzi o Spyro, już będzie o wiele lepszej jakości, już mikrofon nie odwala o tym jakichś dzikich rzeczy. No i co? Ogólnie zaraz po wbiciu 100 subów, tego dnia jeszcze się okazało, że dostałem kolejne 6. Gdzie naprawdę bardzo chciałbym wam podziękować i teraz chciałbym tutaj każdego z osobna po prostu wymienić. Niestety nie wiem, co jest z tym YouTube'em, nie wiem, czy tylko ja mam problem naprawdę z tym kontem, bo w odcinku ze Spyro dostałem 99 suba od użytkownika o nazwie Patryk Poloczek, tak? I tego samego dnia jeszcze mi wpadło 7 subów. I niestety z tych 7 subów jestem w stanie wam tylko wymienić tak naprawdę 2. Dlatego wszyscy, którzy nie zostali wyświetleni, którzy dali mi tego suba, bardzo wam dziękuję. No a tymi dodatkowymi subami, które już były po przebiciu 100 subów, to jest dokładnie użytkownik, subskrybent Dytko oraz xm.pl, poprawka xmez.pl. Więc za to wam bardzo dziękuję za tego suba, mam nadzieję, że będziecie dalej oglądać te moje materiały, że wam się ogólnie podoba to, co robię. No i teraz czas na mniej więcej specjal, a ogólnie specjala planuję zrobić. Myślę, że zrobię z tego małą serię, 5-odcinkową i zaraz wam wytłumaczę, co to jest. A więc tak, to co chcę zrobić jako specjal, będzie specjalem co 100 subów do osiągnięcia 500. Jest to Q&A. A o co chodzi z tym Q&A? Po prostu zadawajcie mi pytania na dowolny temat. Ja wam będę na odcinku specjalnym, czyli w następnym tygodniu, myślę, po prostu odpowiadał na te pytania. Myślę, że jak dam wam czas do następnego tygodnia, to wszystko po prostu, wpiszecie i dopiero w następnym tygodniu opublikuję ten odcinek. A mniej więcej jak macie pisać o tym Q&A? Pod tym odcinkiem po prostu zadawajcie pytania. Fajnie by było, jakbyście przed pytaniem w nawias, ewentualnie w takie poczwórne, nie wiem jak to nazywać, nawiasy, myślniki, w tą stronę, po prostu wpisywali literkę P, żebym wiedział, że mam na nie odpowiedzieć. I mniej więcej Q&A zacznie się wtedy, kiedy w ciągu tygodnia nie uda wam się wbić na przykład 10 pytań, to po prostu będziemy czekać, aż te 10 pytań zostanie przeciągniętych. A zrobimy to na tej zasadzie, że jak jest 100 subów i jest pierwszy odcinek Q&A, to po prostu będzie tylko 10 pytań. Jeżeli wbijecie 200 subów, to wtedy będziemy czekać na 20 pytań od was. No i tak oczywiście co 100 subów więcej, no to po prostu będzie więcej tych pytań. Myślę, że takie mamy wprowadzenie. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję za te 100 subów. Udało się osiągnąć naprawdę kolejny cel. Bardzo szybko go osiągnęliście, bo ja byłem w szoku, jak się okazało, że po publikacji podsumowania roku, który był wydany tak naprawdę wczoraj, wbiliście aż 13 subskrypcji, gdzie jest naprawdę dużą liczbą. Do tego jeszcze udało nam się przekroczyć w ciągu 48 godzin 1000 wyświetleń. Czyli wychodzi, że średnio 500 wyświetleń na dobę. No i mogę wam obiecać, że oczywiście dalej będę robił YouTube'a. Ach, już się dogadałem z jedną współpracą, jeżeli chodzi z grafikiem, musi jeszcze to wszystko wycenić, posprawdzać. No i chcę jeszcze napisać do jednej stronki, ewentualnie czy mogę się wypromować na niej. No i co, no i tyle w tym specjalu. Pamiętajcie, żeby oczywiście wpadać na media społecznościowe, zostawiajcie dalej suby, zostawiajcie dalej lajki i pamiętajcie, że pod tym filmikiem zadawać pytania. Ja się będę z wami żegnał. Nała! Zawsze w stronę najlepszego miejsca. To się dzieje, brat! Ludzie wybijają mi rytm serca.